Małe prowincjonalne miasteczko zawsze sprawiało, że Ewa tęskniła za domem. Pamiętała swoją młodość, którą spędziła w podobnie nudnym miejscu, a wyrwanie się z niego było jej największym marzeniem. Minęło 10 lat i marzenie się spełniło. Ewa wyszła za mąż za człowieka sukcesu, a nawet sama została dyrektorką modnej szkoły publicznej. Było to zajęcie dla duszy, bo to mąż przynosił rodzinie najwięcej pieniędzy. Choć jej wkład też był spory, teraz zarabiała nawet więcej niż ojciec i była z tego strasznie dumna. Ewa, proszę, podpisz tutaj. Sekretarka pochyliła się nad nią z wydrukowanym dokumentem. Co to jest premia dla nauczycieli? A tutaj dla dyrektora szkoły. Ewa skinęła głową i podpisała dokumenty. Powiedz mi, gdzie można pójść wieczorem w mieście? Zapytała dziewczyna. Do parku, to piękny park. Miałam na myśli coś w rodzaju restauracji. Chcę uczcić otwarcie mojej pierwszej szkoły w regionie. Uczcić? Nie bardzo wiem. Może na tej ulicy są jakieś dobre restauracje. Dużo się tam buduje. Dziękuję, rozumiem. Sekretarka wyszła z gabinetu, a Ewa w zamyśleniu wyjrzała przez okno. Może wyjazd nad morze na tydzień? Do gabinetu wszedł Kajetan, jej asystent, ze stosem papierów. Ewa spojrzała na niego przerażona i przewróciła oczami. Kajetan, co to do cholery jest? Ewa, to są wszystkie rachunki. Musimy je przejrzeć. Dobrze, ale nie teraz, zrobię to w drodze do stolicy. Nie, to musi być zrobione dzisiaj, najpóźniej jutro. Planuję jutro wcześniej wrócić do domu, uśmiechnęła się Ewa. Zrobię niespodziankę kolegom z naszej szkoły, przyjadę wcześniej z delegacji i zobaczę, co porabiają, gdy mnie nie będzie. Kajetan z uwagą wpatrywał się w ogromny stos papierów. Cieszył się, że nie musi robić tego wszystkiego sam. A Ewa nie mogła się doczekać powrotu do swojego biura. Nie znosiła wyjazdów służbowych, a co ważniejsze, bardzo tęskniła za mężem. Ewa, potrzebujesz taksówki na jutro? Zapytała sekretarka. Ciężko tu o samochód. Dziękuję, nie pomyślałam o tym. W dużym mieście nie ma takiego problemu. Taksówkę można znaleźć w dogodnym dla siebie czasie. Pójdziemy razem? Kajetan zapytał wesoło. I nie będę musiał wydawać pieniędzy. Ewa spojrzała na niego zamyślona, ale nie odpowiedziała. Nie bez powodu zdecydowała się na wcześniejszy powrót. Coś ją bardzo dręczyło, ale nie chciała o tym mówić kolegom. Od 3 lat mieszkała z mężczyzną, którego kochała, Onufrym. Po raz pierwszy w ich związku opuściła dom i nie wiedziała, co on może teraz robić. Ewa chciała, żeby jak najmniej osób wiedziało, że wraca z podróży służbowej. Wcześniej droczyła się, ale sama sprawdziła ekran telefonu, który wciąż wskazywał, że jej wiadomość od Onufrego nie została odczytana. Chyba powinnam już iść, powiedziała zdezorientowana Ewa. Zostanę w pokoju i dokończę jakąś pracę. Mogę ci pomóc? Zapytał Kajetan. Nie ma sprawy, odpowiedziała szczerze Ewa. Szli razem do wyjścia z pokoju, kiedy recepcjonistka zawołała do nich. Ewa, bardzo ci dziękuję, że tu jesteś. Bez ciebie nigdy nie udałoby nam się zrabować tych wszystkich dokumentów. I przepraszam, że rozpraszałam cię w taki dzień. Jaki dzień? Zapytała Ewa. Czy to nie dzisiaj ma pani rocznicę ślubu z mężem? Sekretarka zapytała z chytrym przymrużeniem oka. O tak, jak mogłam zapomnieć. Ewa złapała się za głowę. Bardzo dobrze, że mi przypomniałaś. Kajetan, pomóż mi kupić prezent dla męża. Jasne, zatrzymamy się w sklepie po drodze do hotelu. Ewa i Kajetan pożegnali się z sekretarką i wyszli z budynku. Przywitała ich zimna, mokra, prowincjonalna jesień. Ewa wdepnęła białym skórzanym butem w kałuże i z trudem powstrzymała się od przekleństwa.
Tak się cieszę, że jesteśmy tu tylko dwa dni, powiedziała szeptem Ewa i zachichotała niezręcznie. Szczerze mówiąc, dokładnie o tym samym teraz myślałam. Kajetan mrugnął do niej. Powrót do domu po długiej nieobecności to najsłodsze uczucie na świecie. Ewa z wielką ulgą otworzyła drzwi swojego mieszkania i zdjęła buty. Wciągnęła znajomy zapach, który przypomniał jej, że Onufry był świetnym kucharzem. Musiał przygotować coś ciekawego na śniadanie. Ewa nigdy wcześniej tego nie robiła. Zawsze bezwzględnie ufała mężowi, ale ostatnio coś ją niepokoiło. Przyjeżdżając cały dzień wcześniej niż obiecała, czuła się jak bohaterka anegdoty. Teraz musiała tylko sprawdzić szafki w poszukiwaniu kochanki. Uśmiechnęła się do własnych myśli i odłożyła torbę na stołek w przedpokoju. Jej wzrok padł na buty pod taboretem. Ewa zmarszczyła brwi. Nie przypominała sobie, żeby kupowała te buty, ale zdecydowanie pamiętała, że gdzieś je widziała. Rozejrzała się po korytarzu i zauważyła kurtkę kobiety wiszącą obok jej rzeczy. Tym razem naprawdę wyglądało na to, że sytuacja z anegdoty może udawać prawdziwą. Gospodyni powolnym krokiem skierowała się do sypialni, wciąż myśląc, że właśnie postradała zmysły od zbyt długiej pracy. Już zbliżając się do drzwi, Ewa nagle przypomniała sobie, gdzie widziała te buty. To była ulubiona marka ich sąsiadki Sebiny, tej, którą poznały na imprezie w zeszłym tygodniu. Tak, zgadza się, miała na sobie dokładnie te buty. Narzekała też, że ją obcierają, bo były zupełnie nowe. W sypialni rozległ się szelest. Ewa zamarła. Podaj mi szampana, powiedział kobiecy głos. Sam sobie przynieś, odpowiedział mężczyzna. Męski głos zdecydowanie należał do Onufrego. Ale kobiecego Ewa nie potrafiła zidentyfikować. Otworzyła lekko drzwi i zajrzała przez szparę. Na łóżku, przodem do okna i tyłem do drzwi wejściowych, siedziała szczupła młoda blondynka, a obok niej leżał jej mąż Onufry, głaszcząc ją po plecach. Nie możemy tego powtórzyć, zapytał figlarnie. Potrzebuję przerwy. Dlaczego tak nagle? Zapytała zalotnie dziewczyna i wybuchnęła figlarnym śmiechem. Czy masz to, czego potrzeba? Właściwie to moja impreza, odparł mężczyzna. Co? To moja rocznica, z żoną zażartował ironicznie Onufry. Nie chcesz mi pogratulować? Uważaj, żeby twoja żona nie wróciła i nie pogratulowała nam obojgu. Koniec, muszę lecieć. Ewa odskoczyła od drzwi, spodziewając się, że piękna blondynka zaraz wyjdzie. Ale Onufry posadził ją na łóżku i oboje się roześmiali. Znowu będziesz mi grozić? Zapytał Onufry. Blondynka przez chwilę nie mogła wydusić z siebie ani słowa, gdy ten mocno ją łaskotał. Przestań, zdołała w końcu zażądać. Naprawdę martwię się o twoje życie uczuciowe. Umówiliśmy się tylko na dzisiejszą noc, a ja zostałem u ciebie do rana. Szczerze mówiąc, martwię się. Nic się nie stanie, mamy jeszcze przynajmniej jeden dzień. Ewa przez kilka minut stała z wahaniem przed drzwiami. Nie mogła uwierzyć, że to przytrafiło się jej i jej mężowi, w ich domu, w ich sypialni. Niezręcznie otworzyła drzwi, które skrzypnęły zdradziecko. Zaskoczeni kochankowie przerwali swoje zabawy i rozejrzeli się dookoła. Nigdy nie widziała takiego przerażenia w oczach Onufrego. Blondynka poderwała się z łóżka, okrywając się kocem i zaczęła cofać w stronę okna, jakby nie mogła uwierzyć, że mężczyzna przed nią jest prawdziwy, a nie jest duchem. A co my tu robimy? Powiedziała Ewa z niesfornymi wargami. To nie to, co myślisz. Onufry był jedyną rzeczą, jaką był w stanie wydobyć z ustęp. Czy to najzwyklejsza z wymówek? Kim ona jest? Ewa wskazała na dziewczynę, zawstydzoną i gotową rozpłynąć się w powietrzu. Ewa, proszę, nie róbmy scen. Blondynka zasłoniła oczy, bojąc się spojrzeć na żonę kochanka. Jej rzeczy były porozrzucane po całym pokoju.
Ciekawe, co u licha musiała zrobić, żeby rzucić spódnicę aż na telewizor. Ewa zrobiła krok do sypialni, co jeszcze bardziej wystraszyło dziewczynę. Zdążyła tylko zebrać bieliznę. Jej zarumieniona od farby twarz zdradzała wszystkie emocje. Widziałem cię na imprezie w weekend. Sabina, prawda? Zapytała Ewa. Nie pamiętam. Nieśmiało odpowiedziała. Nie pamiętasz czego? Jak miałaś na imię? Kogo widziałaś na imprezie? Tam było dużo ludzi. Nie szkodzi, teraz będziesz mnie pamiętać. Wynoś się z mojego domu! Krzyknęła Ewa, nie poznając własnego głosu. Zabawne było nawet obserwowanie, jak Onufry, jako niespełna dwumetrowy mężczyzna, skulił się w samym rogu łóżka i potulnie czekał na wyrok. Nawet nie próbował powstrzymać kochanki, a o uspokojeniu żony nie było mowy. Gdy dziewczyna wyszła, Ewa spojrzała gniewnie na Onufrego. No i jak mi to wszystko wytłumaczysz? Z ciekawości dała mu szansę. Ewa, wiesz jak to jest. Poprosiła wczoraj o pomoc, coś było nie tak z instalacją elektryczną w jej domu, zgasło światło. Nie mogłem odmówić, czego nie mogłeś odmówić, widzę. Ewa zadrwiła z niego. Ale dlaczego była w twoim łóżku? Bała się sama w domu. Elektryk obiecał, że będzie za godzinę, a ja miałam w domu butelkę wina. To najbardziej logiczne wytłumaczenie, jakie przyszło mi do głowy. Szkoda, że nic nie powiedziałeś. Dobra, spadam stąd. Ewa oczywiście blefowała. Nie miała dokąd pójść. Nie byłaby w stanie tak szybko pozbierać wszystkich swoich rzeczy. To był dom Onufrego, w którym była panią na włościach. Nie wyobrażała sobie życia bez niego. W końcu zanim zaczęła z nim mieszkać, dopiero co ukończyła instytut. Ewa odwlekała ten moment jak mogła, czekając na reakcję Onufrego. On siedział na łóżku zagubiony. Porozmawiajmy wreszcie, zaproponował. Nagle Ewa zdała sobie sprawę, jak bardzo ją zranił. Łzy popłynęły jej po policzkach, nawet nie próbowała ich ukrywać. Onufry nie zareagował w żaden sposób. Teraz potrzebuję dużo czasu. Nie spodziewałam się tego po tobie. Niskim głosem, przez łzy, powiedziała Ewa. Daj mi czas do namysłu. Nie chciała rozbijać rodziny, ale nie mogła zostać z nim w jego domu, w tym łóżku. Upuszczając torebkę, klucze i telefon, otworzyła drzwi i zalewając się łzami, pobiegła do samochodu. Kolejne dni stały się tak trudne, że Ewa po prostu nie mogła być sama. Postanowiła pojechać do swojej matki, Danuty, z którą od dzieciństwa miała wspaniałe relacje. Ewa zawsze mówiła mamie o wszystkim, a ta zawsze potrafiła jej dobrze doradzić. Nawiasem mówiąc, to właśnie radom matki zawdzięcza swoje małżeństwo z Onufrym. W tamtych latach Ewa była frywolną, młodą, ale bardzo piękną dziewczyną, która w swoim młodzieńczym maksymalizmie była pewna, że wszystko samo się zrobi i to szybko. Danuta, jako doświadczona kobieta, która przeszła przez bardzo trudne życie, po prostu śmiała się z jej pewności siebie. Dziewczyna, która właśnie skończyła studia, marzyła o tym, by otworzyć własny biznes i zacząć zarabiać. Miała zacząć zarabiać już jutro. Coś takiego mogło przyjść do głowy tylko 20-letniej piękności, która nigdy nie zaznała odrzucenia ani ze strony rodziców, ani mężczyzn. To właśnie Danuta zapoznała córkę z odnoszącym sukcesy biznesmenem dorosłym, imponującym mężczyzną o imieniu Onufry. A teraz, w tę deszczową niedzielę, matka i córka siedziały razem w swoim małym, ale przytulnym mieszkaniu, rozmawiając jak stare przyjaciółki. Córeczko, mężczyźni tacy są. Powiedziała Danuta i pogłaskała Ewę po głowie. Dobrze wiem, jacy są mężczyźni. Potrafią być wierni i uczciwi, a potem są tacy jak mój Onufry. I to jest twoja wina. Ja? Myślałam, że będziesz mnie bronić. Zawsze jestem po twojej stronie. Ale nie chcesz, żeby to się powtórzyło. Danuta nalała sobie jeszcze wina.
Posłuchaj doświadczonej kobiety. Wszyscy mężczyźni są tacy sami. A nasza mądrość jako kobiet polega właśnie na tym, żeby jak najwcześniej to zrozumieć i nie obwiniać ich za to, co leży w ich naturze. Zastanawiam się, co byś powiedziała, gdyby twój ojciec cię zdradzał? Jak to, gdyby? Danuta wzięła długi łyk wina, czując na sobie pytające spojrzenie córki. Twój ojciec i ja mieszkamy razem od wielu lat, więc różne rzeczy nam się zdarzały. Chyba nie myślałaś, że po 3 wspólnych latach Onufry nadal będzie zainteresowany tylko tobą. Właściwie to właśnie na to liczyłam. Mamo, ja naprawdę chcę do niego wrócić, ale nie wiem, jak to zrobić. Wiesz, teraz całe życie będę podejrzewać go o zdradę. Nie będę mogła wyjść z domu nawet na kilka godzin. Zawsze będę myślała, że Onufry spędza czas z jakąś dziewczyną. To go zostaw, powiedziała nagle i stanowczo Danuta. Na twoim miejscu udawałabym, że nic się nie stało i dalej z nim mieszkała. Przynajmniej dopóki nie staniesz na nogi. Zawsze byłaś wyjątkową dziewczyną. Cokolwiek zechcesz, zrób to. Stanęłam na nogi, mam własny mały biznes, jestem szanowana i doceniana. Ale chyba za bardzo go kocham. A ja myślałam, że ty kochasz wygodę jego domu. Danuta uniosła brwi w zdziwieniu. Na początku też tak myślałam. Onufry to w gruncie rzeczy bardzo miły człowiek. Nie wiem, co w niego wstąpiło. Może tak naprawdę nie miał tego na myśli. Po prostu takie były okoliczności. Dziewczyna poprosiła o pomoc, a potem... Kochanie, zawsze znajdą się młode, piękne dziewczyny, które będą chciały poprosić mężczyznę o pomoc. Zwłaszcza tak brutalnego i bogatego jak twój. Danuta otworzyła nową butelkę wina i nalała do kieliszków. Patrzyły na siebie w milczeniu, rozumiejąc, co się teraz z każdą z nich dzieje. Ewa cieszyła się, że ma z kim porozmawiać. W końcu od dawna nie ufała swoim przyjaciołom. Nie każda dziewczyna miała tyle szczęścia z matką, że mogła w taki wieczór, przy lampce wina, wylać swoje serce. Danuta tak naprawdę martwiła się o nią, życząc córce lepszego życia niż ona miała. Zostaniesz dziś u mnie? Zapytała matka. Jeśli nie masz nic przeciwko, to naprawdę zabolałoby mnie zobaczenie go i tej przeklętej sypialni ponownie. Oczywiście, że możesz zostać. Pójdę zmienić pościel na łóżku. Mam się położyć na kanapie? Zapytała Ewa, kończąc drinka. Nie, połóż się, tam będzie ci wygodniej. A my z Antonim zmieścimy się na kanapie. Dziękuję za wysłuchanie. Ewa odechnęła. Teraz czuję się znacznie lepiej. No, mów. Danuta opadła na podłogę obok córki. Czy ona była młoda? Tak, bardzo. Ile miała lat? Myślę, że około 20 lat. Ewa przypomniała sobie. Ładna? Szczupła blondynka. Mamo, czy ja jestem ładna? Jesteś najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Danuta pogłaskała córkę po policzku. Nie rozumiem, jak można patrzeć na inne dziewczyny, kiedy jest taka bogini. Ewa uśmiechnęła się smutno, poprawiając włosy. Całe życie słyszała od rodziców same komplementy. Prawdopodobnie to właśnie uratowało jej poczucie własnej wartości w tak trudnym momencie. Danuta ściągnęła prześcieradło z łóżka, stare poszewki wyleciały z pokoju i upadły na podłogę w korytarzu. Ewa pozbierała je i zaniosła do kosza na pranie. Nadszedł ranek. Onufry usłyszał kroki za drzwiami i odwrócił się. Drzwi otworzył człowiek, którego najmniej się spodziewał, ale najbardziej chciał zobaczyć. Ewa nieśmiało szła korytarzem, zostawiając swoje buty tam, gdzie były buty jego pani. Onufry miał 35 lat. Pracował w branży budowlanej i odnosił w niej sukcesy. Ale jego życie osobiste nigdy się nie układało, a los zesłał mu tę, o której mógł tylko marzyć. Młoda, ładna, samowystarczalna. Onufry wydawał się mieć wszystko w życiu,
ale nie swój charakter. Po prostu potrzebował kogoś, z kim mógłby flirtować przez cały czas, pomimo swoich ustalonych relacji. Siedział więc teraz w swoim zimnym i samotnym domu, modląc się, by ukochana dała mu jeszcze jedną szansę. Ze swojej strony nie mógł niczego zagwarantować. Wiedział na pewno, że będzie zachowywał się tak, jak do tej pory. Ewa nieśmiało weszła do pokoju. Cześć, tak wcześnie wstałeś. Dziewczyna z wahaniem podeszła do niego. Szczerze mówiąc, jeszcze nie poszłam spać. Co robisz? Można by pomyśleć, że nie wiesz. Ja też nie spałam dobrze ostatniej nocy. Ewa, proszę, wybacz mi. To było takie głupie, to się już nigdy nie powtórzy, przysięgam ci. Onufry obrócił się na krześle i przycisnął twarz do brzucha Ewy. Ona położyła mu ręce na głowie. Bardzo mnie zraniłeś, Onufry. Wiem. Nie wyobrażam sobie, co bym zrobiła na twoim miejscu. Gdybym wróciła do domu, a ty byłbyś tu z jakimś mężczyzną. Nawet nie wiem, jak bym się zachował. Chcesz, żebym dał ci szansę się dowiedzieć? Z chytrym przymrużeniem oka zapytała Ewa. Nie, tylko nie to. Przyciągnął ją do siebie i posadził sobie na kolanach. Jestem bardzo zazdrosny, a ty jesteś moją kobietą i tylko moją. Onufry, kochanie, proszę, powiedz mi, co się naprawdę stało. To, co ci powiedziałem, nie jest dalekie od prawdy. Sabina była sama w domu, zgasło światło. Przyszła do nas po pomoc. Dlaczego właśnie do nas? Ewa pocałowała go w czoło i przytuliła delikatnie. Wybacz, że pytam, ale naprawdę chcę zrozumieć. Nie wiem. Mówiła, że bardzo boi się ciemności, więc nie torturowałem jej, tylko jej pomogłem. Ale jak dostałeś się do sypialni? Sam chciałbym to wiedzieć. Wiesz, jak to jest. Lubisz ją? Nie, nigdy wcześniej nie zwracałem na nią uwagi. Ewa spojrzała w oczy męża, starając się wychwycić jakikolwiek fałsz w jego słowach. Ale wszystko brzmiało całkiem przekonująco. Trudno jej było uwierzyć, że nigdy nie zwrócił uwagi na własną sąsiadkę, w końcu mieszkała w domu oddalonym o 20 kroków. Być może Onufry naprawdę mówił tak, jak myślał. Widziała szczerość w jego oczach, a co ważniejsze, widziała w nich wielkie uczucie do niej, którego nie mógł zabić jednym oszustwem. Ewa uśmiechnęła się i delikatnie pogłaskała go po twarzy. Nie pozwólmy, aby ten mały incydent zniszczył nasze życie. Bardzo cię kocham. Ja też cię kocham. Cieszę się, że mam taką wyrozumiałą dziewczynę. Ewa wstała, przeszła się po pokoju i stanęła przy oknie. Nie zastanawialiśmy się, jak mi to wynagrodzisz. Zrobię wszystko, o co poprosisz. Onufry roześmiał się. A co ty możesz zaoferować? Co może wynagrodzić ci zmarnowane nerwy, ukochana? Jest taki samochód, który mam na oku od dłuższego czasu. Wow, tak łatwo mi poszło. Zażartowałem. To ma być łatwo? Ewa wyjęła telefon i otworzyła na nim zdjęcie samochodu. Przytknęła telefon do twarzy Onufrego. Popatrz na to. Wcześniej się podnieciłam. To nie będzie tanie. Cofasz to? Oczywiście, że nie. Zrobię wszystko, o co mnie poprosisz, bez oszukiwania. Onufry przyciągnął Ewę do siebie i delikatnie objął ją w pasie. Opuściła się na niego i pocałowała. Dziewczyna wciąż nie mogła uwierzyć, że to zrobiła. We wszystkich romantycznych filmach pokazywano jej, że gdy tylko bohater zdobędzie kochankę, jego życie rodzinne dobiega końca. Kiedy Ewa doświadczyła tego na własnej skórze, nagle zdała sobie sprawę, jak daleko jej do typowej bohaterki filmowych romansów. Gotowa poświęcić wszystko dla rodzinnego komfortu, Ewa potrafiła przymknąć oko nawet na inną kobietę. Matka byłaby z niej dumna. Na tę myśl Ewa uśmiechnęła się lekko, a Onufry poczuł, że w końcu się rozluźnia. Po kilku dniach życie prawie wróciło do normy.
Poza tym, że Ewa czuła, że coś się wydarzy, trudniej jej było zaufać Onufremu. I za każdym razem, gdy wracała do domu, patrzyła na miejsce, w którym ostatnio były buty Sebinej. Tego dnia wracała więc z pracy z daleka, starając się wyglądać przez okna swojej sypialni. Nie zauważyła tam żadnego podejrzanego ruchu. Wszystko było cicho. Dotarła do drzwi swojego domu i wyjęła klucze, gdy nagle pojawił się cień. Muszę z tobą porozmawiać. Zaskoczona Ewa szarpnęła się w bok, omal nie upadając na trawnik. Odwróciła głowę i oniemiała. Tuż przed nią stała kochanka jej męża, Sabina. Dziewczyna wyglądała na zdezorientowaną, ubrana cała na czarno. Wyglądała jak jakiś szpieg. Czego chcesz? Gdy doszła do siebie, Ewa zapytała ze złością. Przyszłam tylko porozmawiać. Proszę, nie bój się mnie. Nie musisz ze mną rozmawiać, w ogóle nie chcę cię widzieć po tym, co się stało. Sabina stała niezdecydowana. Oczywiście była szpiegiem, tak jak Ewa. Wyglądało na to, że ktoś zmusił ją do przyjścia tutaj. Z własnej woli na pewno nie mogła tego zrobić. Proszę, mruknęła cicho mistrzyni. W porządku. Masz dokładnie 3 minuty, powiedziała wyraźnie Ewa i otworzyła przed nią drzwi do domu. Weszły do środka, a Ewa, nie dając nawet swojemu gościowi szansy na zdjęcie wierzchniego odzienia, skrzyżowała ręce na piersiach, czekając, aż zacznie mówić. Sabina zakaszlała niezręcznie. Przepraszam za to, co musiałaś zobaczyć. Przeprosiny niczego nie zmienią. Nie chcę cię widzieć, mój mąż też nie. Gdybyś się zastanawiała, poradziliśmy sobie bez ciebie. Teraz idzie nam bardzo dobrze. Proszę, nigdy więcej nie przychodź do tego domu, nigdy więcej nie próbuj rozmawiać ze mną ani z moim mężem. To wszystko, czy chcesz usłyszeć coś jeszcze? Widzisz. Sabina zdjęła kaptur i usiadła na fotelu w salonie, jakby była we własnym domu. Przejechała dłońmi po powierzchni podłokietników i poczuła ich miękkość. Niedawno wprowadziliśmy się z chłopakiem do domu obok. Muszę tego wszystkiego słuchać. Tak, musisz. Ty też musisz pochodzić z małego miasteczka. Tak, widzę to po tym, jak się ubierasz. Po tym, jak urządziłaś ten dom. Wiesz, kobiety, które dorastały bez niczego, a potem nagle to mają, można powiedzieć. Przyszłaś tu, żeby mnie obrazić? Ewa usiadła obok niej na krześle i wpatrywała się w jej oczy. Czekaj, jeszcze nie doszłam do sedna. Cóż, obie pochodzimy z bardzo biednych rodzin, obie marzyłyśmy o tym, żeby zaistnieć w wielkim mieście. Byłaś w tym dobra. Ja wciąż jestem na dobrej drodze. Sabina wyjęła papierosa i nie pytając gospodyni o zgodę, zapaliła. Masz dużo szczęścia w tym życiu. Masz bogatego męża, który szaleńczo cię kocha. I tu pojawia się problem. On też mnie kocha. Ta bezczelność sprawiła, że Ewie prawie wylazły oczy z głowy. Podskoczyła gwałtownie i wskazała kochance męża drzwi. Wynoś się stąd natychmiast. Nie chcę o tym więcej słyszeć. Dlaczego jesteś taka niecierpliwa? Sabina w ogóle nie zareagowała na jej wybuch agresji. Zaciągnęła się tylko głęboko papierosem. Do tego właśnie zmierzam. Proszę cię, żebyś nie wtrącała się w nasz romans z Onufrym i zerwała z nim jutro. Nie chcesz niczego więcej? O cokolwiek innego poproszę Onufrego. Czy zrozumiałaś sedno mojego apelu? Oczywiście, że tak. Ewa zadwiła z niej szyderczo. Jaki mężczyzna przyszedłby do domu swojej kochanki i zażądał od żony zniszczenia własnej rodziny? Myślę, że to nie ze mną powinnaś porozmawiać, tylko z dobrym terapeutą. Odpowiadając na twoje pytanie, nie, nie zamierzamy się rozstawać. Teraz układa nam się nawet lepiej niż przed tobą. Naprawdę? Lepiej niż rok temu? Ewa wpatrywała się w Sabinę niezrozumiałym wzrokiem. Podczas gdy ta druga rozkoszowała się wywołanym efektem.
To był ewidentny cios poniżej pasa, na który liczyła kochanka, przychodząc tu ze swoją prośbą. Wiedziała na pewno, że Onufry nie mógł powiedzieć żonie absolutnie wszystkiego o ich związku. Coś, co zdecydowanie pominął. Sabina poczuła się jeszcze wygodniej w tym fotelu, usiadła głębiej i założyła nogę na nogę. Można by pomyśleć, że jest w domu, tyle że w domowych kapciach. Miałaś więcej niż jedną okazję, żeby to zrobić? Zapytała Ewa i ze zdziwieniem usłyszała drżenie swojego głosu. A mówiłaś, że teraz nie macie z mężem przed sobą tajemnic. Okazuje się, że wszystkie są. Wyobrażasz sobie? Sabina nachyliła się bardzo blisko pani domu i dmuchnęła jej w twarz papierosowym dymem. Spotyka się ze mną od prawie roku, a teraz przyszłam tu, żeby zabrać to, co moje. Dziewczyna leniwie wstała z fotela i ruszyła korytarzem. Ewa siedziała, próbując coś wymyślić. A tak przy okazji, jeśli nagle postanowiłaś mnie jakoś oszukać i myślisz, że szybko zapomnę o mojej prośbie, to daruj sobie. Jutro zrywasz z Onufrym i opuszczasz ten dom. W przeciwnym razie co? Cóż, wszystko może się zdarzyć. Nigdy nie wiesz, kiedy zepsuje ci się samochód albo ktoś przez przypadek wsypie ci coś do koktajlu. Życie jest nieprzewidywalne. Dlatego lepiej nie kłócić się z sąsiadami. Grozisz mi? Ewie chciało się śmiać, ale pomyślała, że po tej dziewczynie może spodziewać się wszystkiego. Wynoś się stąd. A jeśli jeszcze raz się pojawisz, zadzwonię na policję. Widzę, że w ogóle nie cenisz swojego życia, prawda? Na twoim miejscu wyjechałbym w kolejną podróż służbową, ale tym razem na dłużej. Rok, może nawet dwa. Nie stawaj mi na drodze. Nie masz pojęcia, do czego jesteś zdolny, jeśli ktoś przeszkodzi mi w moich planach. Dobranoc. Sabina otworzyła drzwi i wyszła z domu. W połowie drogi odwróciła się i mimochodem powiedziała do Ewy: nie zapomnij zamknąć okien na noc. Inaczej kto wie, co ci się może stać. Ewa podniosła słuchawkę telefonu i wybrała znajomy numer przyjaciółki. Przez kilka sekund nie było odpowiedzi, więc zaczęła się denerwować. Nagle w słuchawce odezwał się głos. Tak, to tam. Luiza najwyraźniej postanowiła pójść dziś wcześniej spać, a telefon od przyjaciółki ją obudził. To ja, mogę wejść. Ewa, widziałaś, która godzina? Musisz już iść. Tak, gdyby to nie było pilne, nie budziłabym cię. Przecież mnie znasz. Wchodzę, gdzie idziesz? Luiza leżała tak wygodnie w swoim łóżku po ciężkim dniu pracy, że tak naprawdę nie chciała mieć nikogo w swoim domu. Tylko fakt, że jej przyjaźń z Ewą trwała ponad 20 lat, zmusił ją do wyrażenia zgody. Gdy tylko odłożyła słuchawkę, natychmiast rozległ się dzwonek do drzwi. Niechętnie zrzuciła z siebie koc, wsunęła stopy w kapcie i powędrowała otworzyć drzwi. Cześć, powiedziała wesoło Ewa, udając, że się wita. To już 10. sen, który ci się tam śni? Dobra, jestem ci winna pudełko twoich ulubionych ciastek. Co opowiesz na rekompensatę? Tak, to nic wielkiego. Po twoim głosie wyczułem, że musisz z kimś natychmiast porozmawiać. Więc chodź, koniec gry wstępnej. Wejdź, w kuchni jest kawa, nalej sobie. Ewa weszła do mieszkania. Zobaczyła śpiącą na kanapie córkę Luizy. Dziewczynka miała zaledwie 5 lat i najwyraźniej po raz pierwszy zdecydowała się spać oddzielnie od matki, z czego Luiza bardzo się ucieszyła. A co z Gabrielą? Ewa zapytała szeptem. Śpi teraz oddzielnie od ciebie. Śpi tak od tygodnia. Wręcz przeciwnie, prosi, żebym jej nie przeszkadzała. Tak jakby się usamodzielniała. Wyrośnie na dorosłą osobę, powiedziała z troską Ewa i nalała dwie filiżanki kawy. Luiza wpatrywała się uważnie w ogromne kubki i zrozumiała, że nie będzie spać całą noc. No to mów. Przecież dobrze mnie znasz. Od razu wiedziałam, że coś jest nie tak.
Ostatni raz przyszłaś do mnie o tak późnej porze, gdy Onufry zaprosił cię do siebie. Zakładam, że dziś wydarzyło się coś co najmniej równie interesującego. Cóż, jak mogę ci powiedzieć? Powiedziała cicho Ewa. Tym razem wydarzyło się coś złego. Może to już moja paranoja. Przyszłam do ciebie jako do mądrej osoby, żebyś mi powiedziała, co mam zrobić w tej sytuacji. Ewa opowiedziała jej o wydarzeniach tygodnia, o których Luisa nie słyszała, bo była zbyt zajęta pracą. Słuchała uważnie. Chcę od razu jasno określić swoje stanowisko. Nie wybaczyłabym tego pod moją nieobecność, na moich prześcieradłach, z nieletnią dziewczyną. Cóż, to już twoja sprawa. Więc naprawdę myślisz, że zrobiłaby ci coś złego? Nie wiem, czego się po niej spodziewać. Nie ufam już nawet Onufremu. Nie ufam już nawet jakiemuś agresywnemu nastolatkowi. Okłamał cię dwa razy pod rząd, kiedy się z nią przyspał i kiedy powiedział, że to jednorazowa sprawa. Luisa próbowała podnieść głos, ale przerwała, starając się nie obudzić córki. Nie będę liczyć, kto kogo ile razy zdradził. Przecież wiedziałam, z kim zadzierałam. Kiedy go poznałam, właśnie zaczął spotykać się z dziewczyną. Nie było w tym nic kryminalnego, nawet nie zamierzali się pobrać. I między mną a nią wybrał mnie. Ewa. Więc oderwałaś go od tej drugiej dziewczyny? Mówiłam ci, tam nie było nic poważnego. Żadnych dzieci, żadnego długotrwałego związku. Mieszkał sam w domu. Wygląda na to, że to może być bumerang. W to wierzysz, prawda? W bumerangi? W nic nie wierzę. Sposób, w jaki mnie potraktowano, jest o wiele bardziej okrutny. Trzeba było słyszeć, z jaką arogancją powiedziała, że powinnam dać jej własnego męża. Nie, to tak nie działa. Może powinnam pójść na policję. Coś mi mówi, że tam nie robią takich rzeczy. Powiedzą ci, żebyś zajęła się swoimi rodzinnymi skandalami. Będziesz tylko działał sobie na nerwy. Przyjaciele usłyszeli szelest w sąsiednim pokoju i ucichli. Mała Gabriela, przecierając zaspane oczy, weszła do kuchni i była zaskoczona ich widokiem. Miała na sobie uroczą piżamkę w żyrafy, którą dostała od ojca, zanim opuścił rodzinę tego lata. Luisa za każdym razem, gdy patrzyła na tę piżamę, przypominała sobie ten straszny dla siebie czas. Ale dziecko tak bardzo luto ubranie, że nie mogła jej przekonać do spania w niczym innym. Mamo, co robisz tak późno? Musimy porozmawiać. Czego chciałaś? Przyszłam tylko się napić. Miałam zły sen, że twoja przyjaciółka uciekała przed straszną kobietą w lesie, a ona ją goniła i próbowała jej coś zabrać. Jak wyglądała ta kobieta? Bardzo ciekawie zapytała Ewa. Miała długie białe włosy i bardzo długie paznokcie. Próbowała drapać tymi paznokciami, ale jej się nie udawało i bardzo się złościła. Ewa, co ty robisz? Zapytała podekscytowana Luisa. Wierzysz, że moja córka ma prorocze sny? Nikt nie będzie cię gonił po lesie. A ty, Gabrielo, napij się wody i idź spać. Ten sen się skończył i zaraz zacznie się nowy, bardzo dobry. Gabriela wzięła swój różowy kubek i nalała sobie wody z kranu. Gdy tylko wyszła, Ewa pognała do domu. Luisa, chyba już pójdę. Co postanowiłaś? Naprawdę zostawisz go jego kochance? Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Niech robią, co chcą, ale beze mnie. Już go nie kochasz? Sama już nie wiem. Przede wszystkim nie wiem, czy on mnie kocha. Jestem taka zagubiona w tym wszystkim. Chcę tylko normalnego, rodzinnego życia. Ewa założyła ręce na piersi i pochyliła się w stronę przyjaciółki. Czy nie byłoby uczciwie, gdybym po prostu poszła na policję i ją wydała? Nie żebym bała się o swoje życie. Wygląda na agresywną dziewczynę, ale nie jest aż tak zdesperowana. Chcę być bardzo szczera z Onufrym.
Chcę powiedzieć mu w twarz o naszej rozmowie z jego kochanką i zobaczyć, jak zareaguje. To prawda, mężczyźni to kłopoty. Niech to posprząta. Od dawna nie jesteś od niego zależna. Masz własną karierę, własne dzieci. Dzięki Bogu, że nie miałaś dziecka z tym idiotą. Wynoś się stamtąd szybko. Jako twoja najlepsza przyjaciółka radzę ci. Ewa uśmiechnęła się smutno. Z przerażeniem pomyślała o zbliżającej się rozmowie, o tym, ile jeszcze kłamstw będzie musiała wysłuchać od męża, zanim przyzna się, co naprawdę łączyło go z Sabiną. Na palcach przeszła obok pokoju, w którym spała Gabriela, i zajrzała do środka. Dziewczyna siedziała na łóżku z rozpuszczonymi włosami, patrzyła na nią uważnie i kręciła głową w różne strony. Ewa odebrała to jako znak od losu. W domu prawie wszystko było gotowe. Ewa nakryła do stołu i przygotowała jej koronną potrawę. Świece były zapalone, nadając romantyczny nastrój. Postanowiła walczyć o rodzinę mimo gruźb i zapomnieć o nieprzyjemnej sytuacji związanej z oszustwem. Onufry wkrótce wróci do domu, gdzie czekała na niego elegancka, odświętnie ubrana żona. Przyjrzała się stołowi i była bardzo zadowolona. Nie bez powodu wzięła wolne i poświęciła tyle czasu na przygotowania. Onufry pojawił się za jej plecami niespodziewanie. Tak bardzo, że nawet się wzdrygnęła. Jesteś już w domu? Zapytała Ewa i uściskała męża. O zwykłej porze, czyli o 7. Co tu się dzieje? Czy dzisiaj jest jakieś święto? Gdybyś zapomniała, nie uczciliśmy naszej rocznicy jak należy. Proponuję zrobić to dzisiaj, jeśli masz wolny wieczór i nie masz innych planów. Właśnie skończyłem dziś całą pracę, więc nie muszę poświęcać na to wieczoru. Poza tym, że nie kupiłem ci nic w prezencie. Nie ma takiej potrzeby. Ewa pomogła mężowi zdjąć płaszcz i wzięła od niego teczkę. Najważniejsze, że jesteśmy tylko we dwoje. Możemy w końcu porządnie porozmawiać i uporządkować wszystko, co było między nami nie tak. Onufry odsunął Ewie krzesło, a ona elegancko usiadła. Otworzył butelkę wina i nalał do kieliszków. Za co będziemy pić? Wpatrywał się w sufit, czekając na genialny pomysł. Wypijmy za nas. Po co wymyślać wymówkę, skoro już się ją ma? Ewa to zasugerowała. Dlaczego sam na to nie wpadłem? Roześmiał się. Stuknęli się kieliszkami i pili, patrząc sobie w oczy. Co ci podać? Zapytała Ewa, zbierając jedzenie ze stołu. Zaczniesz od sałatki warzywnej? Tak, wygląda pysznie. Pozwól, że cię nią poczęstuję. Co mogę podać? Możesz mi zaproponować cokolwiek. Jestem bardzo głodny. W takim razie proponuję zacząć od czegoś poważnego. Mamy tu też mięso. Dokładnie takie, jak lubię. Dziękuję, kochanie, za taki piękny stół. Dokładnie tego dziś potrzebowałam. A ja właśnie potrzebowałam kogoś, z kim mogłabym się dziś napić. Ewa wypiła szklankę jednym haustem, a Onufry nalał jej następną. Coś ci się stało w pracy? Onufry już wiedział, w jakim kierunku potoczy się ich rozmowa. Wyczuł, że była między nimi pewna powściągliwość. Ostatnią rzeczą, jakiej teraz pragnął, było przyznanie się żonie. Ale bez tego kontynuowanie ich związku wydawało się niemożliwe. Wziął 2 duże łyki wina i przygotował się na przesłuchanie. Było dla niego oczywiste, że kłamstwo nie było odpowiedzią. W pokoju nastąpiła przerwa. Kochanie, mogę zadać ci pytanie? Tak, oczywiście. Wiem, że to nieodpowiednie w tej romantycznej sytuacji, ale nie mogę już o tym myśleć samodzielnie i chcę usłyszeć od ciebie prawdę. Przerażasz mnie. Tak, cóż, jestem gotowy. Pytaj dalej. Pamiętasz, jak mówiłem, że widziałem tę twoją kochankę na imprezie? Znowu o tym mówisz. Onufry przestał jeść i odchylił się na krześle.
Jesteś pewien, że chcesz o tym teraz rozmawiać? Czekaj, nie przerywaj mi. Rozumiem, dlaczego pamiętam tę dziewczynę z imprezy. Była tam ze swoim mężczyzną, ale flirtowała ze wszystkimi samotnymi ludźmi wokół niej. Myślałem, że to bardzo dziwny związek, ponieważ on po prostu stał i czekał na nią, podczas gdy ona siedziała w altanie z innym mężczyzną. Widziałem ją tylko z daleka. Ale nawet wtedy pomyślałam, jakie to dziwne. Mój mąż na pewno by z nią nie był. A ja w ogóle jej nie zauważyłam. Właśnie o to chciałam zapytać. Czy to prawda, że tamtej nocy byliście tak blisko po raz pierwszy? Ewa spuściła oczy i czekała na odpowiedź. Nie miała pojęcia, co zrobi z prawdą. Ale była zmęczona ciągłym zamartwianiem się i zgadywaniem. Dlaczego wątpisz w moje słowa? Proszę, nie unikaj odpowiedzi. Odpowiedz szczerze na moje pytanie. Dobrze, jak sobie życzysz. Onufry wstał i podszedł do okna. Nie, to nie był pierwszy raz. I co robisz to cały czas, kiedy mnie nie ma? Ewa, ostatnio wszystko się skomplikowało. Onufry, proszę, wyjaśnij mi to. Jak długo ją znacie? Znamy ją od około roku. Ewa spojrzała na niego okrągłymi oczami i nie mogła uwierzyć, że tak długo nie zauważyła zauroczenia męża inną kobietą. Onufry ukrył oczy, wstydził się powiedzieć to wszystko tak bez ogródek. Ale po tym niefortunnym wieczorze nie było już odwrotu. I cały czas byłeś z nią? Zapytała zdziwiona Ewa. Nie, nie cały czas. Kiedy przyjechaliśmy tu po raz pierwszy, Sabina mieszkała tu ze swoim chłopakiem. W ogóle nie jestem zainteresowana słuchaniem o jej związku. Proszę, powiedz, jak to się zaczęło. Zaczęło się około marca, kiedy zaprosiliśmy wszystkich sąsiadów do naszego domu, aby świętować parapetówkę. I moje urodziny też. Ewa pamiętała. Czyli pierwszy raz był właśnie na moich urodzinach? Nie chciałem, tak po prostu wyszło. I od tamtej pory jesteście razem? Tak, na to wychodzi. Ale tak jak mówiłem, ostatnio jest to dużo bardziej skomplikowane, bo zaszła w ciążę. Jak to w ciąży? Ewa wstała gwałtownie od stołu i odsunęła się od Onufrego, jakby zobaczyła coś przerażającego. Jak to się w ogóle mogło stać? Uwierz mi, nie planowałam tego. Onufry, zdajesz sobie sprawę, że to za dużo? O ile mogłabym wybaczyć jeden przypadkowy romans, to jak z tym żyć, nie mam pojęcia. Ewa, proszę, byłem z tobą szczery, więc możemy zacząć od nowa. Wiem, że to moja wina, ale stało się. Nic nie możemy na to poradzić. Więc uspokójmy się, porozmawiajmy i zdecydujmy, jak będziemy razem żyć, bo ja właśnie taki jestem. Ewa przetarła oczy serwetką. Nie mogła sobie nawet wyobrazić, ile jeszcze tajemnic kryje się w tej historii. Spojrzała na Onufrego. Jak bardzo go kochała. Ale w tej chwili wydawało się, że nawet to nie pomoże utrzymać ich rodzinnych relacji na powierzchni. Nałożyła sobie jeszcze trochę sałatki i kontynuowała jedzenie kolacji w spokoju. W tym momencie stało się dla niej całkiem jasne, że ten związek nie wypali. Godzinę później byli już w osobnych pokojach, każde myśląc o czymś innym. Zmagali się z nocną bezsennością i problemami, które się z nią wiązały. Onufry obudził się w środku nocy, ponieważ wydawało mu się, że słyszy hałas na zewnątrz. Podszedł do okna i spojrzał przez ciemność, ale nic nie zobaczył. Pomyślał, że to tylko zły sen. Poszedł do kuchni po szklankę wody i wrócił do łóżka. Po kilku minutach wydawało mu się, że znów słyszy dźwięk na zewnątrz. Postanowił nie wstawać po raz drugi, spisując to wszystko jako szalejącą fantazję i sen, który go ogarniał. Nagle, gdzieś bardzo blisko, rozległ się gwałtowny huk. Włączył się alarm w jego samochodzie. Onufry wyskoczył z łóżka i pobiegł do wyjścia. Widział tylko uciekającą postać mężczyzny ubranego na czarno. Co ty wyprawiasz?
Wynoś się stąd, albo wezwę policję! Krzyknął za ciemną postacią. Kiedy podszedł do swojego samochodu, upewnił się, że intruz nic mu nie zrobił. Czarny lakier był nadal tak czysty i lśniący, jak zostawił go poprzedniej nocy. Rozejrzał się jeszcze raz i po pogrożeniu pięścią nie wiadomo komu, odwrócił się i wrócił do łóżka. Gdy tylko zamknął za sobą drzwi wejściowe, usłyszał kroki zbliżającego się mężczyzny, a kilka sekund później dźwięk tłuczonego szkła. Otworzył drzwi i zobaczył, że jego samochód ma rozbite oba lusterka boczne, a na przedniej szybie ogromne pęknięcie. Hej, co do cholery? Wracaj tu. Teraz za to zapłacisz. Mężczyzna ubrany cały na czarno zniknął gdzieś za jego domem. Onufry wiedział, że na jego posesję można się dostać wspinając się po niskim płocie. Uznał, że Łotr pójdzie w tamtą stronę, więc pobiegł w kierunku działki sąsiada, by przechwycić go po drodze. Noc była tak ciemna, że Onufry musiał się zatrzymać, by się rozejrzeć. Dotarł do domu sąsiada, by sprawdzić, czy gdzieś nie widać cienia postaci nieznajomego. Dotarł do ogrodzenia sąsiada, otworzył furtkę i wszedł cicho na podwórko. Nasłuchiwał uważnie. Nie było żadnego dźwięku. Po kilku minutach zdał sobie sprawę ze swojej pomyłki. Intruz musiał po prostu obiegać dom dookoła i widząc, że nikt go nie goni, wrócił na drogę tą samą drogą. Gdy tylko o tym pomyślał, rozległ się jeszcze głośniejszy brzęk szkła. Onufry zdał sobie sprawę, że ktoś wybił okno w jego domu. Pospieszył z powrotem, ale nie od razu zdał sobie sprawę z tego, co się stało. Myślał, że ktoś jest w sypialni na pierwszym piętrze. Chciał przejść na drugą stronę domu, aby zobaczyć, co się dzieje. Ale nagle, na samym rogu, stanął twarzą w twarz ze sprawcą. Onufry natychmiast złapał go za ręce, schował je za plecami i przyparł do ściany. Dla pewności podduszając go lekko łokciem. Zakapturzony na czarno mężczyzna zaczął się wierzgać i wiercić, ale Onufry tylko mocniej ścisnął jego ręce. Nie ruszaj się, zaraz pójdziemy na policję. Dowiemy się, kim jesteś i jak za to zapłacisz. Pomyliłeś ludzi, to był mój ulubiony samochód. Sprawca mamrotał jeszcze głośniej. Jego maska opadła i Onufry zobaczył jego blond włosy. Rozluźnił nieco uścisk i cofnął się. Sabina stała przed nim. W rękach trzymała ogromny kamień. Tylko spróbuj się do mnie zbliżyć, wysyczała. Wiesz, co zrobię z twoją głową? Sabina, co ty wyprawiasz? Nie zbliżaj się do mnie. Zamachnęła się kamieniem. To ty za to zapłacisz, draniu. Onufry zauważył, że szyba w sypialni na pierwszym piętrze jest wybita. Sabina podążyła za jego wzrokiem i zdała sobie sprawę, że jest rozkojarzony. Niezręcznie rzuciła kamieniem i rzuciła się do ucieczki. Onufry zdołał zrobić junek i złapał ją za ramię. Dokąd idziesz? Jeszcze nie skończyłem mówić. Sabina z całej siły wbiła zęby w jego ramię. Onufry wył, ale nie rozluźnił uścisku. Co ty, u licha, wyprawiasz? Próbujesz wybić wszystkie okna i zrobić mi krzywdę? Po co ci to wszystko? Spójrz na niego, on pyta dlaczego. Próbujesz się na mnie za coś odegrać? Myślałaś, że możesz wybrać, z kim chcesz zostać. A ja miałbym czekać i zaakceptować twoją decyzję? Ach, w tym rzecz. Wyobraź sobie, że będę o ciebie walczył. Ostrzegłem już tego twojego, Ewa. Więc teraz masz wybór. Albo wyjdziesz za mnie i zamieszkamy razem, albo pożegnaj się z samochodem i oknami. Groziłeś Ewie? Musiałem. Wiesz, w jakiej sytuacji mnie teraz postawiłaś. Skoro to twoje dziecko, to bądź łaskaw zapewnić mu godną przyszłość. Nie zamierzam mieszkać sama i utrzymywać się z własnego garbu. Sabina, posłuchaj mnie uważnie. Nie układa nam się z Ewą. Ale to nie znaczy, że zaraz zaczniemy mieszkać razem. Widzisz, to wszystko było błędem.
Byłem znudzony rutyną, chciałem jakiejś odmiany. Oto jesteś taka ładna, taka młoda. A teraz mówisz w ten sposób. A kiedy przysięgałeś, że mnie kochasz i nie mogłeś się doczekać odejścia od żony? O co w tym wszystkim chodziło? Nie jestem gotowa na dzieci ani na nowy związek. Nie mam 20 lat, chcę skupić się na pracy i zapomnieć o romansach, przynajmniej na jakiś czas. Czy mogę cię prosić, żebyś zostawił mnie w spokoju? Potrzebuję trochę czasu dla siebie. Onufry odepchnął szorstko Sabinę i wrócił do środka. Patrzyła za nim zapłakanymi oczami, nie wiedząc, co ma teraz zrobić. Przed zamknięciem drzwi Onufry rzucił jej ostatnie spojrzenie. I jeszcze jedno, jeśli jeszcze raz tu przyjdziesz i spróbujesz zniszczyć mój samochód, dom lub inny dobytek, nie będzie dobrego życia ani dla ciebie, ani dla twojego dziecka. Ewa po raz pierwszy od wielu dni usiadła w swoim gabinecie z lekkim uśmiechem na twarzy. Cała ta rodzinna kłótnia mocno nadszarpnęła jej nerwy. W zeszłym tygodniu wyprowadziła się od męża i mieszkała teraz sama w małym, wynajętym mieszkaniu, niemal w centrum stolicy. Na szczęście jej praca dawała jej całkowitą niezależność, także finansową. Sama była zaskoczona tym, jak łatwo przeżyła całą tę historię, pomimo tego, że naprawdę, naprawdę kochała Onufrego. Ewa, mogę wejść? Jestem tu służbowo, ale nie na długo. Jej asystent Kajetan włożył nogę w drzwi i próbował je otworzyć, trzymając w rękach kilka teczek papierów. To nie jest pilne, ale musi być zrobione do końca tygodnia. Dobra, wchodź, Kajetan. Lepiej się pospiesz i zajmij czymś ciekawszym. Asystent zrzucił akta i zostawił je na biurku. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Szkoda byłoby spędzić cały wieczór na samotnym sortowaniu plików, podczas gdy wszyscy inni poszli do domu. Szczerze mówiąc, przydałaby mi się pomoc. Nienawidzę być sama w tym budynku. Kiedy wszystkie zajęcia kończą się o 6, czuję się trochę nieswojo. Ewa zrobiła miejsce na biurku na kolejny stos papierów. W takim razie, jeśli pozwolisz, pójdę po kawę. Kajetan nieśmiało zaproponował. Nie, dziękuję, wypiłem już dość kawy na dziś, a do końca dnia jeszcze godzina. Mam wrócić później? Zostań. Ewa ścisnęła jego ramiona, a on opuścił się na krzesło obok jej biurka. Wiesz, dzisiaj jest ta noc. Wszystko przypomina mi naszą podróż służbową. Nigdy o niej nie zapomniałem. Może otworzymy szkołę w jakimś innym mieście? Kajetan roześmiał się. Ewa stanęła za nim i pogłaskała go dłonią po głowie. Zeszła niżej i rozpięła dwa górne guziki jego koszuli. Kajetan złapał jej dłoń i pocałował czule. Nie czuję się tu komfortowo, oni nas widzą, powiedział zdezorientowany młodzieniec. I co nam zrobią? Ewa pocałowała go w policzek. Ja tu rządzę, a ty mi pomagasz. Nikt się nie domyśli, co my tu naprawdę robimy. A może ty nie chcesz? Drzwi otworzyły się gwałtownie i w progu pojawiła się starsza kobieta. Dzień dobry, czy pani jest dyrektorem? Czy ja się tam dostałem? Ewa i Kajetan odbili się gwałtownie od siebie i udawali, że patrzą na coś na biurku. Godziny przyjęć dziś się skończyły. Proszę, przyjdź jutro. Ja tylko na chwilę. Kobieta weszła do gabinetu i bezceremonialnie usiadła na krześle obok biurka dyrektorki. Ewa wzruszyła ramionami i zajęła swoje miejsce. W porządku, słucham. Jestem matką Roberta. Jego oceny w tym kwartale zupełnie spadły. Robert, tak, pamiętam twojego syna. Nauczyciele właśnie zaczęli na niego narzekać. Co można zrobić, to jego wiek. Kobieta powiedziała: ale to dla nas bardzo ważne, żeby dobrze zakończyć rok. Chcemy iść do innej szkoły w przyszłym roku, a oni sprawdzają postępy z poprzedniej szkoły. Wiesz, nie mogę ci tutaj pomóc. Nasi nauczyciele są świetni. Robią, co mogą.
Mogę tylko doradzić, abyś zatrudnił korepetytora na dodatkowe lekcje. Jeśli przyjdziesz jutro, mogę dać ci listę nauczycieli, którzy się tym zajmują. Naprawdę chciałabym, żeby Robert dobrze radził sobie w szkole. Kobieta sięga do torebki i wyciąga kopertę. Proszę bardzo, z ogromnymi podziękowaniami. Proponujesz mi łapówkę? Lepiej niech pani White te pieniądze na korepetytora dla swojego Roberta. Ewa odsunęła kopertę na bok i wstała od stołu, dając do zrozumienia, że rozmowa została zakończona. Kobieta wzruszyła ramionami i spojrzała na Kajetana. Ten potrząsnął głową z wyrzutem, jakby dezaprobując jej zachowanie. Rodzicielka nie miała innego wyjścia, jak zabrać pieniądze, podziękować dyrektorowi i zniknąć na korytarzu. W ogóle nie słyszałam, jak wchodziła. Ewa roześmiała się. To nic takiego. Dzień pracy się skończył i dyrektorka może robić, co chce w swoim gabinecie. Kajetan, chciałam ci coś powiedzieć. Nie mów mi, że twój mąż nas spalił. To co, nie puści cię już w żadną podróż służbową? Kajetan powiedział żartobliwie i objął Ewę w pasie. Wiesz, o dziwo wcale się nie zorientował. Miałem po prostu dużo szczęścia. Kiedy wróciłem do domu, przyłapałem go z kochanką. Kiedy się kłóciliśmy, nie zauważył żadnych śladów na mojej szyi ani mojego dobrego nastroju. Normalnie oczywiście zrobiłby z tego takie zamieszanie. Okazało się też, że przez przypadek zabrałam ci skarpetki. Gdyby znalazł męskie skarpetki w mojej walizce, miałby pytania. Przyłapałeś go? Kajetan się roześmiał. To zabawne. Całą podróż myśleliśmy, że nie damy się złapać, a okazało się, że to wszystko na nic. I co, jesteś teraz wolną kobietą? Nie żebym się z tego cieszyła. Dlaczego nie? Jesteś od niego w jakiś sposób zależna? A może go kochasz? Młody mężczyzna spojrzał uważnie w oczy swojej szefowej. To wszystko są bardzo trudne pytania, powiedziała Ewa i odpowiedziała na uścisk Kajetana. Sama chętnie zostawiłaby życie rodzinne w takim stanie, w jakim się znajdowała. Teraz musiałaby wziąć na siebie cały ciężar odpowiedzialności finansowej. Nie może poważnie poślubić tego Kajetana i zaufać mu. Jedyną dobrą rzeczą w tym wszystkim jest to, że mnie zdradził. Co oznacza, że mogę go obciążyć dużymi kosztami. Jesteś taka podstępna. Co mam zrobić? Przyznać mu się, że też byłam mu niewierna? Wciąż jestem przy zdrowych zmysłach i nie zrezygnuję ze wszystkiego, o co walczyłam przez cały ten czas. Więc teraz możemy być sami, nie ukrywając się przed nikim? Nie jestem pewna, czy nasz związek jest wart obnoszenia się z tym. Przynajmniej dopóki nie przejmę połowy jego majątku. Kajetan delikatnie pocałował Ewę. Jej wzrok był skupiony na jednym punkcie. Już obmyślała chytry plan, jak przejąć dom i część pieniędzy męża. Ewa była przyzwyczajona do tego, że codziennie odwiedzali ją rodzice uczniów, których nie znała z widzenia. Czasem wydawało jej się, że ktoś specjalnie udaje, że ma tu dzieci, żeby do niej pójść, zrobić zamieszanie. Od rana, kiedy została pokonana, matka ucznia drugiej klasy, jak zwykle namawiała ją, by podniosła mu ocenę na kwartał. Kobieta wpadła w histerię i musiała wezwać wychowawczynię syna, by ją uspokoiła. Kiedy rodzic wyszedł z gabinetu, Ewa odechnęła z ulgą. Była pewna, że nic więcej nie będzie w stanie pogorszyć jej dzisiejszego nastroju. Ale jak bardzo się myliła. Cześć, mogę wejść? Drzwi otworzyły się i zobaczyła swojego męża. Onufry? Co ty tu robisz? Wpadłem tylko na chwilę. Tylko mi nie mów, że twoje dzieci dorosły i chodzą tu do szkoły. Ewa zażartowała, choć jej samej nie było do śmiechu. Ewa, widzisz, że przyszedłem tylko porozmawiać. Jestem ciekawa, o czym możemy porozmawiać? Czy mamy jeszcze wspólne tematy? Chyba o wszystkim rozmawialiśmy przy ostatnim spotkaniu. Jeśli chcesz mnie bardziej zranić, to obawiam się, że nie możesz.
Onufry wszedł do biura, a ona nie zauważyła, że trzymał ogromny bukiet kwiatów. Takiego bukietu nigdy jej nie dał, nawet podczas miesiąca miodowego. I zdecydowała, że po prostu nie był romantycznym mężczyzną. Były to ogromne czerwone róże, które ledwo mógł utrzymać jedną ręką. Ewa od razu pomyślała, że nie ma w gabinecie tak dużego wazonu. Przepraszam, było mi ciebie po prostu strasznie żal, powiedział cicho. Zastanawiam się, w którym dokładnie momencie zawiniłaś? Może rok temu? A może dosłownie niedawno? Nie naśmiewaj się ze mnie. Widzisz, jakie to dla mnie trudne. Proszę, wróć do domu. Onufry położył bukiet na stole przed nią i spojrzał na nią żałośnie. Dużo o tym myślałam. Ewa wstała i przeszła się po gabinecie. Miała dziś na sobie krótką spódniczkę i doskonale wiedziała, jakie wrażenie zrobią na mężu jej długie nogi. Uznałam, że jestem całkowicie niezależna od mężczyzn. Choć oczywiście miło jest mieć kogoś, kto się tobą zaopiekuje. Zaopiekuje się tobą tak, jak nigdy wcześniej. Onufry nie mógł oderwać wzroku od jej chodu. Pamiętasz, jak obiecałem ci samochód? Chodźmy dziś do salonu samochodowego i kupmy go. Naprawdę myślisz, że samochodem wszystko naprawisz? Ewa cieszyła się, że pamiętał o obietnicy. Teraz najważniejsze było, żeby nie przesadzić, żeby nie zmienił zdania co do kupienia jej prezentu. Zraniłeś mnie w głębszy sposób, w samą moją duszę. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Na twoim miejscu nigdy bym ci tego nie wybaczył. Czego chcesz? Chcesz, żebyśmy kupili ci mieszkanie. Próbujesz mnie przekupić. Teraz był odpowiedni moment na płacz i wyznanie uczuć. Ewa zdobyła się na wysiłek i łza spłynęła jej po policzku. Tak, potrzebuję mieszkania, ale tylko po to, żeby już nigdy nie znaleźć się w takiej sytuacji. Rozumiesz, że nie miałam dokąd pójść. Nie mogłam dłużej zostać w naszym domu. W porządku, kochanie. Onufry podskoczył i przytulił żonę, niezbyt odważnie. Odwróciła twarz do okna i otarła łzy. Dobrze, uwierzę ci, ale po raz ostatni. Jeśli jeszcze kiedykolwiek. Nigdy w życiu. Nie masz pojęcia, jak bardzo żałowałam wszystkiego, co sama zrobiłam. Ten człowiek nie był tym, za kogo się podawał. Jesteś teraz moją jedyną kobietą. Ewa przytuliła się do męża i rozpłakała na jego ramieniu. Czy odebrał to jako jej akceptację? Kajetan, przechodząc obok gabinetu dyrektora, usłyszał dobiegające stamtąd szlochy i zerknął przez szparę. Gdy zobaczył byłego męża swojej szefowej, westchnął tylko ciężko i szczelnie zamknął drzwi. Oczywiście wiedział, że nie jest jedynym mężczyzną w życiu Ewy. Będziemy musieli zakończyć nasz związek z tobą, powiedziała Kajetanowi stanowczo Ewa następnego dnia. W ciągu ostatnich kilku tygodni przemyślałam wszystkie swoje poglądy na życie małżeńskie i naprawdę chcę spędzić życie tylko z jednym mężczyzną. Rozumiem, powiedział smutno Kajetan i pogłaskał ją po policzku. Ale przynajmniej od czasu do czasu możemy gdzieś wyjść, prawda? Kajetan. Zabrała czule jego dłoń i spojrzała mu w oczy. Jestem teraz całkowicie poważna. Zdałam sobie sprawę, jak ważny był dla mnie ten człowiek. I przestraszyłam się, że mogę tak wszystko stracić. Dobra, rozumiem. Dzięki za ostrzeżenie. Proszę, nie bądź na mnie zły. Nie wiedziałam, że tak to się skończy. Ale dopiero teraz czuję się w pełni szczęśliwy. Życzę ci, żebyś też kiedyś był taki szczęśliwy, żebyś założył własną rodzinę. Ewa pocałowała go w policzek. Wiesz, kochany, dzisiaj jest taki dzień, nigdy nie myślałam, że będę miała swoją prawdziwą rodzinę. Ewa Onufry powiedziała zamyślona, gdy tego wieczoru wracali z restauracji do domu. Umówmy się tak. Wszystko, co mieliśmy w poprzednim życiu, tam zostanie. I nigdy więcej się nie okłamujmy. I wszystko przed dzisiejszym dniem się nie liczy.
Tak, dzisiaj zaczyna się nowe życie. Wszystko, co było wcześniej, nie było z nami. Zastanawiałaś się, ile chcesz mieć dzieci? Zapytała nagle Ewa i sama się roześmiała. Nie wiem, na początek jednego chłopca. Ja bym chciała dziewczynkę. Jeśli to będzie dziewczynka, damy jej na imię Ewa po tobie. A jeśli chłopiec, to Onufry? Mąż zjechał z ruchliwej drogi i przez chwilę był rozkojarzony, odwracając się do Ewy. Nagle znikąd nadjechał jakiś szary samochód. Onufry gwałtownie zahamował. Ewa zdążyła tylko krzyknąć. Rozległ się głośny huk. Ich samochód przeleciał bokiem i przewracając się kilka razy, zamarł na boku. Wokół unosił się zapach spalenizny i rozlanej benzyny. Szary samochód pozostał na drodze, ale miał ogromne wgniecenie w masce. Kierowca kilkakrotnie próbował uruchomić silnik, ale bezskutecznie. Po piątym razie silnik w końcu zareagował i szary samochód uciekł z miejsca zdarzenia. Onufry. Ewa, przezwyciężając ból głowy, trzęsącymi się rękami dotknęła męża. Oboje byli przypięci pasami, a ona nie mogła się wydostać. Wyglądało na to, że ma złamany obójczyk. Onufry, słyszysz mnie? Onufry osunął się do przodu i leżał na kierownicy. Mocno krwawił z głowy. Nie ruszał się i nie dawał oznak życia. Ewa z wysiłkiem odpięła swój i jego pas. Onufry, proszę, słyszysz mnie? Upadł bezwładnie na jej kolana, strumień krwi spłynął na podłogę samochodu. Ewa chciała krzyczeć, ale nie zdołała. Głowa pękała jej zbyt mocno. Nie słyszała siebie. Pozostało jej tylko czekać na pomoc. W tym momencie autostradą pędziła ogromna limuzyna weselna, a w niej rozradowani i już pijani goście. Co tu się do cholery stało? Panna młoda wskazała na drogę, gdzie przewrócony samochód leżał do góry nogami, dymiąc. Kierowca limuzyny zwolnił i podbiegł do samochodu. Ewa była już wtedy nieprzytomna, a Onufry bardzo blady. Pomóż mi ich wyciągnąć! Krzyczał kierowca. Dziewczyna była mocno przygnięciona. Mężczyzna wygląda na martwego. Niech ktoś weźmie karetkę! Krzyknął głos z tłumu. Ewa otworzyła oczy w śnieżnobiałej szpitalnej sali i natychmiast przecisnęła się pod bardzo jasnym światłem. Jęknęła słabo, trzymając się za bolącą głowę i natychmiast zdała sobie sprawę, że boli ją teraz całe ciało. Pielęgniarka zauważyła, że się obudziła i podbiegła do niej z tonometrem. Dzień dobry, jak się czujemy? Zapytała, przepinając taśmę tonometru do jej ramienia. Gdzie ja jestem? Zapytała Ewa bardzo słabym głosem. Jesteś w szpitalu, nic ci nie jest. Ciśnienie krwi jest w normie, musisz się położyć. Zawołam lekarza, a ty postaraj się nie ruszać. Co się stało? Nic nie pamiętasz? Miałeś wypadek. Wypadek? Ewa jak przez mgłę zaczęła przypominać sobie, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Pamiętam tylko, że jechaliśmy do domu i ten samochód wyskoczył nam z drogi. A potem był bardzo głośny hałas i huk. Proszę, połóż się. Pamięć wróci, wszystko będzie dobrze. Ma pan lekki wstrząs mózgu, złamaną rękę i obójczyk. Na pewno będzie pan z nami przez następny tydzień. Dam ci telefon, zadzwoń do krewnych i poproś, żeby przynieśli ci to, czego potrzebujesz. Pielęgniarka wyjrzała na korytarz i krzyknęła do kogoś, że się nie obudziła. Kajetan wszedł do pokoju. Nie od razu rozpoznała swojego asystenta. Ewa, wszystko w porządku? Podszedł do niej i pogłaskał ją po dłoni. Wszyscy tak się martwiliśmy, to było po prostu straszne. Myślę, że ten kierowca był pijany. Ewa próbowała wstać, ale powstrzymał ją ostry ból w ramieniu. Jęknęła i opuściła się na poduszki, a Kajetan pomógł jej usiąść. Złapali go? Tak, złapali, odparł Kajetan, spuszczając wzrok.
A co z nim? Też został ranny? Przeżyła, nic jej nie jest. Wybacz mi. Za co? To ja powiedziałem Sabinie, że się pogodziliście i że idziecie do restauracji. Nie wiedziałem, że będzie miała wypadek. Czekaj, Kajetan, nie tak szybko. W głowie mi się już kręci. Co ty powiedziałeś? Skąd znasz Sabinę osobiście? Sabina skontaktowała się ze mną kilka miesięcy temu. Bardzo chciała, żebym z tobą romansował, a dostała Onufrego. Widzisz, to podstępna dziewczyna, mimo że jest bardzo młoda. Wszystko szło według jej scenariusza, a wasze małżeństwo miało się rozpaść. Kajetan, jak mogłeś... Ewa zamknęła oczy, próbując przetrawić to, co powiedział. Przepraszam, Ewa, byłem na ciebie zły po tamtej rozmowie. Pamiętasz, jak powiedziałaś, że między nami koniec? Wyszedłem na zewnątrz i od razu zobaczyłem, że Sabina napisała do mnie SMS, a pytała tylko, gdzie będziesz wieczorem. Naprawdę nie wiedziałem, co zamierza zrobić. Ona jest po prostu szalona. Jak mogła w ogóle o tym pomyśleć? Ewa powiedziała smutnym głosem. Nagle podskoczyła i spojrzała z nadzieją na Kajetana. Gdzie jest Onufry? Jest w domu? Nie Kajetan dobierał słowa. Zabrali go z tobą do szpitala. Co mu jest? Mogę go zobaczyć? Niech przyjdzie do mnie. Ewa, poczekaj. Co? Chodzi o to, że zabrali go na OIOM. Miał bardzo poważne rany głowy. Co mu jest? Ewa z przerażeniem spojrzała na asystentkę, domagając się natychmiastowej odpowiedzi. On nie żyje. Kajetan przytulił dziewczynę i poczuł, jak zaczyna się trząść. Przez chwilę nie mogła zrozumieć, o co mu chodzi. Wkrótce jednak wtuliła twarz w poduszkę i rozpłakała się. Przepraszam, proszę. Nie sądziłem, że mój związek z Sabiną tak cię zrani. Jeśli cię to pocieszy, to policja ją zabrała i pewnie pójdzie na długo do więzienia. Ona nawet nie próbuje się bronić. Ciągle powtarza, że jesteś jej coś winien i że ona przyjdzie po ciebie. Ewa nie słuchała już Kajetana. Czuła się zbyt źle, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Bolała ją ręka, ale jeszcze bardziej bolało ją serce. Pogrzeb jest pojutrze. Kajetan powiedział cicho. Lekarze mówią, że nie będziesz mogła tam jeszcze pojechać. Bardzo mi przykro. Przykro ci? Ty, Sabina, marzyłaś o zniszczeniu naszego małżeństwa. Za co, Kajetanie? Za co? Nie obwiniaj się, to niczyja wina. Ja też nie chciałam ci zrobić krzywdy. To tylko twój pech, że jakaś wariatka zakochała się w twoim mężu. Chciała ci go odebrać i udało jej się. Ale masz mnie i teraz cię nie opuszczę. Nie, Kajetanie, nic się już między nami nie wydarzy. Zrobiłam wiele złych rzeczy i dobrze o tym wiesz. Wszystko zaczęło się od naszego wspólnego wyjazdu służbowego. Gdybym tylko poszedł na kolację, zamiast jechać z tobą do hotelu, nic by się nie stało. Ale Ewa, będę cię kochał i dbał o ciebie przez całe życie. Będę cię nosił na rękach. Odejdź, Kajetanie. Proszę, odejdź. Ewa rozpłakała się. Kajetan wyszedł z oddziału, wiedząc, że swoimi słowami, w tak tragicznym momencie, może tylko pogorszyć sytuację, ale wciąż miał nadzieję, że po jakimś czasie przekona szefową, by została jego żoną. I będą żyli razem szczęśliwie jak małżeństwo, w przytulnym gniazdku, z dobrą poduszką finansową. Minęło 9 miesięcy. Ewa spacerowała z wózkiem po parku. Niedawno urodziła i lekarze zalecili jej więcej spacerów. To bardzo dobre dla niej i jej synka. Kochanie, gdzie jesteś? Ewa odwróciła się i zobaczyła swoją mamę, Danutę. Przytuliły się do siebie. Danuta zajrzała do wózka. Popatrz, wygląda zupełnie jak Onufry. To jego synek.
Onufry musi być podobny do ojca. Był dobrym człowiekiem i kochałby swojego syna ponad życie. Ale ten fatalny zbieg okoliczności. Córko, dość tych smutnych rzeczy. Onufry nie wróci. A my wychowamy naszego syna. Poza tym jesteś bogatą dziedziczką. A zresztą wychodzisz za mąż? Za kogo, mamo? Ewa uśmiechnęła się smutno. Nie mam nikogo. A Kajetana musiałam zwolnić, bo mi przeszkadzał. Nie spiesz się, żyj dla siebie. A potem życie pokaże. Danuta wzięła Ewę za rękę i szły przez park, pchając wózek z małym Onufrem. Rozmawiały o swoich sprawach, o babskich sprawach, jak najlepsze przyjaciółki.